podobnie jak w dniu wczorajszym, w tej godzinie czuwania przed Najświętszym Sakramentem, za chwilę zostanie wystawiony monstrancji. Pierwsza część będzie w ciszy adoracja, tak gdzieś do pół do piątej, a następnie pomodlimy się dzisiaj słowami nieszporów brewiarzowych i te modlitwy, które odmówiliśmy w dniu wczorajszym także. Będą akty uwielbienia, będą suplikacje przed tak wielkim sakramentem i błogosławieństwo, a potem będzie o godzinie 17 msza święta. Zapraszam tych, którzy czuwają i może korzystają z naszej korzeniowskiej telewizji, żeby się dołączyć do nas w tej modlitwie, w tym czuwaniu. Również będę chciał, żeby to nagranie, jeżeli nie będzie jakichś przeszkód, nagra się dobrze, to podam z internetu, żeby wszyscy inni, którzy chcą z tej powtórki skorzystać, mogli się również pomodlić wspólnie z nami. O zawsze hostio.
modlitwę zobowiązują się odmawiać codziennie osoby konsekrowane, siostry zakonne, bracia zakonni, kapłani, zakonnicy, papież, biskupi się modlą tą modlitwą, bo jest to modlitwa Kościoła za wszystkich wierzących, a także za wszystkich wiernych. Za wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa, o zbawienie dla nich. Teraz będziemy modlić się modlitwą Nieszporu z bieżącego dnia zbioru 17 marca. Jeżeli ktoś przed telewizją, przy telewizorze ma ze sobą komórkę, możesz znaleźć Nieszpory na dzień dzisiejszy i modlić się razem z nami. Wiele osób świeckich modli się tą modlitwą, chociaż nie są do tego z urzędu zobowiązani, ale modlą się, żeby wspólnie z osobami konsekrowanymi również uwielbiać Boga, wypraszać potrzebne łaski dla całego świata. Boże, wejrzyj mi w wspomożeniu memu, Panie Boskiesz, uratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dałeś nam przykład, o Jezu, 40 dni umartwienia, aby w nas ducha odnowić. Wymagasz postu i skruchy. Stań więc pośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę. Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przyszłości, niech Twoja łaska zniweczy, chroni nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką. Daj przez doroczną pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło nocy paschalnej. W Trójcy jedyny, nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia, pieśń nową Tobie śpiewamy za odrodzenie przez łaskę. Amen. Antyfona do pierwszego psalmu w tej modlitwie. Pan swój lud otacza opieką teraz i na wieki. Jest to psalm 125. Ci, którzy ufają Panu, są jak kura Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza teraz na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk złych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan swój lud otacza opieką teraz i na wieki. Antyfona druga do kolejnego psalmu. Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta na siłę. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Antyfona do następnego psalmu. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Jest to pieśń z Apokalipsy, hymn odkupiony. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę, bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga. I będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity, wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo. Cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Teraz następuje krótkie czytanie świętego Jakuba. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja Ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Chwila ciszy na rozważenie tych słów. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Zmiłuj się nade mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Teraz następuje pieśń Maryi. Antyfona. Jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu, podobnie i Wam uczyni Ojciec Mój Niebieski. Wielki dusza moja Pana, i raduj się w Twój Bogu, Zbawiciel moim, bo wejrzał na poniżenie swojej strzelnicy. Oto bowiem mocno błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
Pan polecił nam czuwać, modlić się, abyśmy nie ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne prośby. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy w Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę. Spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świętym modlili się do Ojca. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Boski oblubieńcze, oddal grzechy swego umiłowanego Kościoła, niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha Świętego. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Panie, miłujący ludzi, spraw, byśmy zgodnie z swoim przykazaniem troszczyli się o naszych bliźni, aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszystkim ludziom. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie, aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczęścia, obdarz ich nieskazitelnością i chwałą. Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.
sakramencie ołtarza. Nie będzie umiedniony Jezus Chrystus w najświętszym sakramencie ołtarza. Niech będzie umiedniony Duch Święty Pocieszyciel. Nie będzie umiedniony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona pokrocica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalona Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie Święty Boże, święty mocny, święty...
Święty Niesmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przed tak wielkimi sakramentem
sprawowana jest ze świętej pamięci Józefa i Krystynę Tyksińskich. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Czasami zadajemy pytanie, ile razy mam przebaczyć? Jak długo mam darować czyjeś występki? Nie ma na to żadnego limitu. Zawsze powinniśmy pokazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Tę prawdę przypomina nam msza święta, w której uczestniczymy, uobecnia ona te wydarzenia zbawcze, przez które dokonało się nasze odkupienie z niewoli grzechu. Podczas naszej modlitwy przypomnijmy sobie słowa Chrystusa z krzyża: Ojcze, przebacz mi. Aby łaska Bożego przebaczenia stała się naszym udziałem, najpierw przez szczery akt żalu wyraźmy skruchę za popełnione przez nas grzechy i zaniedbanie. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Powstawszy Azariasz, tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: nie opuszczaj nas na zawsze, przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego, Izaaka i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś, rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwoci i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Tak jak całopalenia z baranów i cielców, jak z tysięcy pustych owiec, niech się stanie dziś nasza ofiara wobec Ciebie i podoba się Tobie. Bo ci, co pokładają ufność w Tobie, nie zaznają wstydu. Teraz zaś występujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza.
Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według Twojej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie. Oto Słowo Boże. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieku. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan litował się nad tym sługą, uwolnił go i mógł mu darować. Lecz gdy sługa ów odszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł: Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulicy?
ulitować się nad swym sługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą. I uniesiony gniewem Pan Jego kazał wydać go kachom, dopóki mu całego Bóg nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Ile razy mam przebaczyć? Każdy jest zdania, że przebaczenie to cudowny pomysł, dopóki sam nie musi czegoś przebaczyć. Tak pisał Lewis w książce Chrześcijaństwo po prostu. Stwierdzenie to okazuje się bardzo prawdziwe w przypadku nielitościwego dłużnika z dzisiejszej Ewangelii. Szczęśliwy przyjmuje przebaczenie króla, ale kiedy dla niego przychodzi kolej, na niego przychodzi kolej przebaczenia drobnego długu, nie potrafi się na to zdobyć. Jeśli tak trudno jest przebaczyć w drobnych sprawach, to co dopiero, gdy idzie o coś naprawdę poważnego? Wyobraź sobie człowieka, który został porwany w niewolę, następnie przebaczył krzywdzicielom i powrócił do ich kraju z dobrą nowiną o zbawieniu. Tak właśnie postąpił wspomniany dziś w Kościele Święty Patryk, od którego możemy wiele się nauczyć o przebaczeniu. Porwany przez rabusiów ze swojej rodzinnej Anglii, Patryk przez całe lata zajmował się pasaniem owiec irlandzkiego naczelnika klanu. W samotności jego myśli zaczęły kierować się ku modlitwie, co zmieniło jego serce i pociągnęło jego Bogu. W końcu udało mu się uciec i powrócić do domu, ale to nie był jeszcze koniec tej historii. W Anglii Patryk we śnie otrzymał wezwanie do powrotu do Irlandii. Czy takie wezwanie można było w ogóle brać pod uwagę? Jak miał powracać do kraju, gdzie zaznawał upokarzającej niewoli przez tak wiele lat? Jednak Patryk dzięki głębokiemu życiu modlitwy i poleganiu na łasce Bożej znalazł w sobie gotowość do przebaczenia i powrotu tam, gdzie tak wiele wycierpiał. Wolny od wszelkiego rozgoryczenia i uraz udał się do Irlandii, gdzie nawrócił tysiące całkowicie odmieniając oblicze tego kraju. Lewis powiedział, że najlepszym sposobem, by nauczyć się przebaczać rzeczy wielkie, jest przebaczenie tych drobniejszych. Wypróbuj to już dzisiaj. Jeśli mąż czy żona znowu zapomną o wstawieniu talerza do zlewu, przebacz. Jeśli kolega z pracy zachowa się nie tak dobrze, przebacz. Jeśli dorosłe dziecko znowu cię zawiedzie, przebacz. A może nawet uda ci się zrobić coś miłego dla osoby, której przebaczysz. Takie akty zmiękczają twoje serce i czynią je gotowym do przebaczenia trudniejszych rzeczy. Panie, pomóż mi przebaczać, jak Ty mi przebaczasz. Święty Patryku, módl się za nami. Amen. Pan Bóg nie tylko przebacza nam grzechy, ale pragnie też wspierać potrzebnymi łaskami.
niech z naszych serc popłynie do Niego błagalna modlitwa. Módlmy się za kapłanów, którzy służą posługą w konfesjonale, aby pamiętali o tym, że są bardziej szafarzami Bożego Miłosierdzia niż sędziami ludzkich sumień. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy nie znają Pana Boga i szukają Jego oblicza, aby dzięki świadectwu życia ochrzczonych mogli poznać moc Jego miłości. Ciebie prosimy. Za osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, aby doświadczyły wsparcia ze strony Pana Boga i bliźni, i mogły przezwyciężyć wszystkie problemy. Ciebie prosimy. O powstrzymanie wirusa, koronawirusa i jego niszczącej działalności. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy ogarnięci nienawiścią czynią zło i krzywdzą bliźnich, aby Pan dał im łaskę opamiętania i nakłonił ich serca do naprawy wyrządzonych szkód. Ciebie prosimy. Za zmarłego Józefa, zmarłą Krystynę, za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby dzięki naszym modlitwom mogli spłacić dług miłości wobec Pana Boga i cieszyli się radością nieba. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy potrafili przebaczyć drugiemu człowiekowi i nie żywili do nikogo żadnej urazy. Ciebie prosimy. Panie, wierzymy, że nasze modlitwy dotarły do Ciebie i zostały przyjęte. Niech to, co otrzymamy od Ciebie, posłuży nam wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
przede wszystkim opieczne zbawienie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, powołają.
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Twoje jest Królestwo. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Że każdy sobie zna. Thank you.
wleje w nas nowe życie. Niech nas uwolni od winy i zapewni nam obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa w intencji synodu. Boże w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, święci Świeradzie i Benedykcie, święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni Diecezji Tarnowskiej, święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce naprzeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną. Oby Bóg pogromi Cię raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas uwęgły dusz ludzkich kroczą, mocą Bożą sprocił piekła. Amen. I jeszcze jedno słowo do uczniów. Drodzy uczniowie i ze szkoły podstawowej, i ze szkoły średniej, drugi dzień, jak jesteśmy w oddaleniu od naszej szkoły, od tych zajęć, od tego zbiorowiska, wspólnoty szkolnej. W duchu ostrożności, aby nie naruszyć piątego przykazania nie zabijaj, ażeby przez tę ostrożność, przez brak tych kontaktów, przez które można by przekazać jakiś zarazek, który by przyczynił się do zakażenia, do choroby, do epidemii, zostajemy w domach. Ale to jest czas, kiedy mamy we własnym zakresie organizować sobie zajęcia. I w szkole byliście zachęcani, żeby zadania, które przed Wami tam są, wtórki, przećwiczyć, przerobić ten materiał. Pamiętajmy również o sprawach duchowych. Jesteście włączeni w różaniec święty, który odmawiacie, modlicie się wzajemnie za siebie. Ostatnio rozgłosowaliście Wasze imiona, nazwiska, Waszych kolegów, koleżanek, za którymi się modlicie. Wyciągnij tą kartkę, przypomnij sobie tak samo tajemnicę, którą rozważasz, bo nie będziemy w tym tygodniu zmieniać, ani w przyszłym. Modlicie się za siebie nawzajem według tego porządku, jaki wylosowaliście na te dni wolne od zajęć w szkole. Pamiętajcie też i o misjach, by jedno zdrować codziennie, albo jeden dziesiątek w ciągu tygodnia, dziesiątek różańca oferujcie za misję, za misjonarzy. Oni też potrzebują naszej modlitwy, żeby od tej modlitwy nie odstępować. Jutro środa. Tutaj będzie nowena do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W
włączcie sobie internet, starajcie się razem z nami uczestniczyć w tym nabożeństwie, żeby również ta forma modlitwy była ofiarowana z naszej strony przez ręce Maryi Panu Bogu w intencji zaprzestania tej choroby koronawirusa. Pamiętajmy o tym. A teraz przyjmijmy i tutaj zebrani, i wy wszyscy drodzy, którzy towarzyszycie nam, może duchowo, w myślach, może przed telewizorem, Boże błogosławieństwo. Pan z nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony.